Zaprojektuj swój wzmacniacz mocy, lampowy wzmacniacz mocy, odcinek czwarty. Dzisiaj zajmiemy się stopniem przeciwsobnym. Pan Norman podzielił ten etap na dwie części. I nazwijmy ten odcinek odcinkiem 4a. Powody stosowania lamp w układzie przeciwstawnym w stopniu wyjściowym wzmacniacza są dwa. Pierwszy w celu zmniejszenia zniekształceń i drugi. W celu zwiększenia dostępnej mocy wyjściowej dla danej lampy. Po raz pierwszy zastosowano działanie przeciwsobne, aby uzyskać większą moc wyjściową z triod. Następnie, ponieważ większą poprawę można było osiągnąć za pomocą pentod, mają one początkowo wyższą wydajność. Zastosowano ją do nich, a jeszcze później do tetrod strumieniowych. Do dziś istnieją jednak dobre powody, dla których niektórzy konstruktorzy preferują triody. Na tym rysunku przedstawiono katalogową charakterystykę triody typu 45 jako pojedynczej lampy. Wykorzystując maksymalne napięcie robocze nody 275V, możemy uzyskać tylko 2W w trybie pracy w klasie A. Gdyby dwie takie lampy pracowały w tych samych warunkach, ale w trybie przeciwsobnym, to oczywiście powinniśmy uzyskać dwa razy większą moc, czyli 4W, ale ze znacznie mniejszymi zniekształceniami, bo składowe drugich harmoniczni by się zniosły. Zmieniając warunki pracy, możemy podnieść moc z 4W do około 5,5. Co więcej, pracując z lampą w obszarze polaryzacji dodatniej siatki, czyli z prądem siatki, ten sam układ jest w stanie dać aż 18W mocy. Nadal przy użyciu tylko napięcia zasilania anot 275V. Ale gdy siatki wchodzą w zakres napięć dodatnich, potrzebny jest dodatkowy stopień sterujący, ale do tego dotrzemy później. Rzućmy okiem na dostępne dane i zobaczmy, jak to się dzieje. Rysunek drugi pokazuje te same krzywe narysowane dwukrotnie z jednym odwróconym zestawem, tak że 275 V pojawia się na tej samej pionowej linii przez połączone wykresy. Najpierw musimy uzasadnić i wyjaśnić tę konstrukcję. Ponieważ lampy pracują w układzie przeciwsobnym, sprzężenie transformatora wyjściowego działa w taki sposób, że gdy napięcie anody na lampie numer 1 obniży się na przykład 75V, tak aby było to 200V na tej lampie, to napięcie będzie się kołysać na drugiej lampie, reprezentowanej przez dolną połówkę na rysunku drugim, tak, że będzie 75V powyżej punktu początkowego 275V lub 330V. Widzimy zatem uzasadnienie zmiany skali napięcia na drugą stronę dla drugiej lampy. Obecne skale są przeciwstawne dla siebie z następującego powodu wybrany punkt pracy to minus 70 na każdej siatce. Daje to kombinację prądu anody i napięcia reprezentowaną przez proste linie przerywane około 10 mA w każdej lampie przy 275 V. Ale ponieważ te dwa prądy są w przeciwnych kierunkach transformatorze wyjściowym, ich skutek magnesowania w transformatorze wyjściowym neutralizuje się i jest taki sam, jak gdyby prąd nie płynął. Jak się te charakterystyki składa? Rozważmy inną możliwość. Podczas gdy obie siatki mają ten sam potencjał minus 70V, załóżmy, że z transformatora występuje chwilowe napięcie bierne, które powoduje, że anoda pierwszej lampy. Jest 25 V dodatnia od spoczynkowej wartości 275 V, a anoda drugiej lampy jest 25 V ujemna od tej spoczynkowej wartości. Zgodnie z odpowiednimi charakterystykami dla minus 70 V, prąd pierwszej lampy wzrasta do około 23 mA, podczas gdy prąd drugiej lampy spada do około 4 mA. Wynikowy, skuteczny prąd w jednej połowie uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego jest różnicą, czyli 19 mA. Jeśli wykreślimy kilka takich wartości różnicowych, otrzymamy w przybliżeniu linię prostą łączącą dwie krzywe 70 V. Jest tu narysowana jako linia prosta, do której w praktyce stanowi bardzo dobre przybliżenie. Prawdopodobnie będzie miała ona lekką krzywiznę. Ponieważ te dwa zestawy charakterystyk nie są dokładnie równe w rzeczywistości. W podobny sposób możemy wytworzyć krzywe wynikowe, które ponownie są w przybliżeniu liniami prostymi dla innych kombinacji napięć siatek. Jeśli sygnał wejściowy jest taki, że pierwszą siatkę zasila napięcie dodatnie o 10V od wartości spoczynkowej, to znaczy do minus 60V, to samo wahanie spowoduje wysterowanie drugiej siatki. O 10V ujemnych do minus 80V. Możemy uśrednić prądy między tymi dwiema krzywymi przy różnych kombinacjach napięcia anody i uzyskać kolejne przybliżenie do linii prostej dla tego stanu. W ten sposób powstała cała rodzina krzywych złożonych na rysunku drugim. Każda linia łącząca parę charakterystyk reprezentuje złożoną charakterystykę prądu anody do napięcia anody dla określonej kombinacji napięć siatkowych. Złożony wykres reprezentuje efekt magnesowania na jednej połowie uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego. Teraz możemy spojrzeć na ten obrazek w inny sposób, biorąc nasz punkt widzenia z każdej lampy, z osobna. Prosta linia ciągła w poprzek złożonej charakterystyki lamp reprezentuje linię obciążenia dla obu lamp razem, bierze pod uwagę tylko transformator wyjściowy i dwie lampy jako źródło kompozytowe. Ale każda lampa musi widzieć indywidualną linię obciążenia. Jest to reprezentowane przez kropkowaną krzywą, która odchodzi od prostej linii obciążenia. Te dwie krzywe dodają się, tworząc ciągłą linię prostą. Należy zauważyć, że krzywe kropkowane przecinają charakterystyki poszczególnych lamp przy tych samych wartościach napięcia, reprezentowanej przez bycie w tej samej linii pionowej. Które przecina ciągła linia obciążenia ze złożonej linii prostej. Należy również zauważyć, że krzywe, zarówno poszczególnych linii obciążenia, jak i poszczególnych charakterystyk lamp, po sumowaniu w ten sposób przenoszą się wzajemnie i dają bliskie przybliżenie do idealnego zestawu charakterystyk. Zarówno linia obciążenia, jak i indywidualne złożone charakterystyki są liniami prostymi. Wielką zaletą tego stanu jest to, że kiedy obciążenie staje się reaktywne tak, aby otworzyć się w elipse, jak pokazano to w jednym z poprzednich filmów, nie występuje zauważalny wzrost niekształceń, nawet jeśli efekt reaktacji staje się znaczny. Linia obciążenia narysowana na rysunku drugim nie jest w rzeczywistości optymalnym obciążeniem dla tych charakterystyk. Została narysowana pod odpowiednim kątem, aby pokazać jak działają właściwości złożenia. W praktyce optymalne obciążenie, jak podano w katalogu lamp, jest reprezentowane przez fragmenty linii przerywanej na górze i na dole wykresu. Aby uniknąć nieporozumień, nie są one połączone w środku, a pełna długość tej optymalnej linii obciążenia, aż do zerowych charakterystyk siatki, zniknęła bez wykresu przy prądzie anodowym około 125 mA prowadzi to do znacznie wyższego prądu anodowego niż dozwolony na charakterystyce przedstawionej na rysunku pierwszym. Ten sposób działania jest możliwy dzięki temu, że wysokie prądy występują tylko przez część czasu reprezentowaną przez pełne odchylenie linii obciążenia. Przez prawie połowę okresu sygnału, gdy linia obciążenia znika na końcach, jedna lampa w ogóle nie pracuje. Oznacza to, że rozpraszanie mocy admisyjnej na anodzie na zasadzie chwilowej może wzrosnąć do co najmniej dwukrotności nominalnej maksymalnej znamionowej wartości ciągłej. Tę lampę można wykorzystać jeszcze mocniej za pomocą dodatnich napięć siatki sterującej. Następnie prąd anody wzrasta do około 212 mA na dodatnich szczytach, dając znamionową moc wyjściową 18W. Nawet przy tak dużym wychyleniu. Maksymalny prąd anody, mierzony jako średnia dla dwóch lamp, wynosi tylko 138 mA. Wydajność takiego stopnia jest oczywiście dość wysoka w porównaniu z działaniem wzmacniacza asymetrycznego. Dla mocy wyjściowej 18W zasilanie anody musi wynosić 275V przy 138 mA, czyli około 38W. Oznacza to znacznie wyższą wydajność niż w przypadku lamp pracujących w stopniach asymetrycznych. W przypadku niektórych większych triod pracujących jako lampy mocy możliwe jest nawet uzyskanie mocy wyjściowej równej lub większej niż łączna moc admisyjna lamp. Istnieje brytyjska trioda typu nadawczego, która może korzystać z zasilania anody o napięciu 1000V i ma moc admisyjną anody 100W. Działające w trybie przeciwsobnym w klasie AB pracą z prądem siatki możliwe jest uzyskanie nawet 250W mocy z dwóch lamp. Bez przekraczania średniego rozproszenia mocy 100 watów każda oznacza to, że sprawność obwodu anodowego jest lepsza niż 50%. Teraz dochodzimy do kolejnego pytania w działaniu stopni wyjściowych przeciwstawnych. Jak zapewnić napięcie spoczynkowe siatek sterujących? Jeśli nie wchodzimy w obszar dodatniego napięcia siatki, możliwe jest zastosowanie metody sprzężenia anody z siatką, podobnej do tej stosowanej w innych stopniach. Nie jest szczególnie konieczne stosowanie źródła o niskiej rezystancji, ale polaryzacja katodowa ma poważne ograniczenie w tego rodzaju obwodach z powodów, które omówimy sobie później. Warunki pokazane na rysunku drugim oparte są na zastosowaniu stałego napięcia ustalającego punkt pracy 70 V. W tym przykładzie łączny prąd anod zmienia się z około 20 mA dla dwóch lamp, gdy nie ma sygnału, do około 90 mA dla mocy 5,5 W uzyskanej bez dodatniego napięcia na siatkach sterujących lub 138 mA dla mocy 18 W uzyskanej przy prądach siatek sterujących gdybyśmy użyli rezystora katodowego do ustalenia punktu pracy aby uzyskać napięcie polaryzacji 70 V przy 20 mA powinniśmy zastosować opornik 3500 omów ale kiedy prąd anody wzrośnie do 90 mA ten sam rezystor da polaryzację ponad 300 V Oczywiście przy założeniu, że w każdym przypadku utrzymamy napięcie anody względem katody na poziomie 275 V, to jest oczywiście niemożliwe. Gdybyśmy w stanie spoczynku mieli napięcie zasilania anod składające się z napięcia 275 V anoda katoda plus 70 V katoda masa, oznaczałoby to napięcie zasilania B plus równe 345 V. Oczywiście. Gdy zastosowany jest dodatkowy sterownik, 345-woltowe zasilanie będzie musiał podzielić między napięcie anody do katody i katody do masy. Byłoby to prawdopodobnie około 50 na 50, co oznacza, że od anody do katody będzie około 170 V i 170 V napięcia spoczynkowego. Oczywiste jest, że punkty pracy na charakterystyka są modyfikowane od zera do maksymalnego sygnału dla tego typu pracy ale możliwe jest zastosowanie polaryzacji rezystorem katodowym, czyli autobias, ze znacznie zmniejszoną mocą wyjściową. Przykład jest podany w katalogu lampy. Przy użyciu maksymalnego napięcia anody 275 V mamy rezystor polaryzacji 775 Ohm. Prąd anody o zerowym sygnale jest podawany jako 36 mA. Daje to napięcie katoda masa około 28 V, więc całkowite napięcie zasilania powinno wynosić nieco ponad 300 V. Jeśli teraz rozważymy działanie z maksymalnym sygnałem przy 90 mA, będziemy mieli napięcie polaryzacji 70V, czyli o 42V więcej niż przy zerowym sygnale wyjściowym. Gdybyśmy mieli 275V między anodą a katodą przy zerowym sygnale, otrzymalibyśmy tylko 233V między anodą a katodą w warunkach maksymalnego sygnału. Oznacza to, że krzywe tworzące charakterystykę kompozytową przy maksymalnym sygnale będą musiały być przesunięte wzdłuż tak, aby punkty 233 V pokrywały się zamiast punktów 275 V, jak na rysunku drugim. Oczywiście zmniejszy to maksymalną dostępną moc wyjściową. Zmienia również optymalne obciążenie w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności. W warunkach stałego napięcia siatkowego ustalającego punkt pracy zalecane obciążenie anoda do anody wynosi 3200 omów, podczas gdy w przypadku punktu pracy ustalanego opornikiem katodowym jest to 5060 omów. Obciążenie między anodami znamionowa wartość impedancji obciążenia między anodami jest oparta na metodzie zwykle stosowanej do projektowania transformatorów. Można to wyjaśnić, biorąc pod rozwagę prawdziwy stopień klasy A, w którym obie lampy pracują cały czas. Taki stan spoczynkowy zilustrowano na rysunku 4 dla tej samej lampy typ 45. Tutaj dla wygody użyliśmy polaryzacji 60 V, co daje prąd spoczynkowy nieco ponad 25 mA na lampę, a narysowano krzywe napięcia siatki 0, 30, 60, 90 i 120 V z liniami złożonymi dla każdej z tych kombinacji. Ma to na celu uniknięcie zbytniego zagmatwania obrazu. Na poszczególnych krzywych narysowane są dwie linie proste, z których każda reprezentuje rezystancję obciążenia 5750 ohmów dla każdej lampy oddzielnie. Następnie na charakterystykach złożonych krzywe są rysowane prosto. Wykreślana jest złożona linia obciążenia, reprezentująca wartość między anodami 6800 ohmów, z której krzywe kropkowane są rysowane przy użyciu oryginalnych, indywidualnych krzywych, reprezentujących linię obciążenia przyłożoną do każdej lampy przez to złożone obciążenie. Jest to praktyczne obciążenie robocze dla każdej lampy. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że linie obciążenia zarówno na rysunku drugim, jak i czwartym. Dla warunków złożonych odnoszą się do prądu w jednej połowie uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego. Gdy prąd w każdej połowie jest równy, oba się równoważą i wytwarzają wynikowe namagnesowanie w transformatorze równe 0 w odniesieniu do połowy uzwojenia pierwotnego. Gdy powiedzmy jest 30 mA w jednej połowie uzwojenia i 5 mA w drugiej połowie uzwojenia, jest to równoważne, Otrzymaniu 25 mA w pierwszej połowie uzwojenia i 0 w drugiej. Podobnie napięcia zmierzone na anodzie i przedstawione na wykresach odnoszą się do połowy uzwojenia, jeśli chodzi o obciążenie. Gdy napięcie na anodzie na jednej lampie spadło do 200 V, a w drugiej wzrosło do 350 V, na każdej połowie uzwojenia następuje zmiana o 75 V. Narysowane linie obciążenia reprezentują zatem impedancję roboczą mierzoną na jednej połowie uzwojenia pierwotnego transformatora. Teraz rzeczywiste obciążenie jest podłączone do uzwojenia wtórnego transformatora. Załóżmy na przykład, że transformator obniża napięcie z 40 do 1, co oznacza 20 do 1 z każdej połowy uzwojenia pierwotnego, a uzwojenie wtórne jest obciążone rezystorem 2 ohm. Stosunek impedancji z jednej połowy uzwojenia pierwotnego do wtórnego wynosi 20 do kwadratów, czyli 400 do 1, więc impedancja przedstawiona dla połowy pierwotnej przy obciążeniu wtórnym będzie wynosić 400 razy 2 lub 800 omów. Aby odnieść obciążenie wtórne do całego uzwojenia, zostanie ono pomnożone przez stosunek impedancji 40 do kwadratu lub 1600 do 1 i pojawi się jako 3200 omów. Wartość podana jako obciążenie między anodami wyniesie 3200 omów, ale obciążenie dla każdej lampy będzie równoważne 800 omom. Jest to obciążenie reprezentowane przez linię przerywane na rysunku drugim. Patrząc teraz na rysunek czwarty, widzimy, że linie obciążenia 5750 omów znajdują się na znacznie płytszym nachyleniu niż złożona linia obciążenia. Ze względu na działanie przeciwsobne możliwe jest zastosowanie znacznie niższego, efektywnego obciążenia na lampę niż 5750 ohmów stosowanych tylko dla jednej lampy, tak więc obciążenie między anodami wynosi 6800 ohmów, czyli znacznie mniej niż dwukrotność 5750 ohmów. Po narysowaniu na kompozytowej linii obciążenia obciążenie każdej lampy wyniesie tylko 1 czwartą z 6800 ohmów albo 1700 ohmów. Na początku wszystko to może wydawać się mylące, ale ważnym punktem do zrealizowania jest to, że praktyczny obwód sprawia, że dwa obciążenia wydają się być połączone szeregowo, ponieważ uzwojenia transformatora, które łączą wyjście, są połączone szeregowo. Efekt magnesowania w transformatorze jest różnicowy, więc odejmuje się mniejszy prąd od większego. Oznacza to, że zmiana prądu przedstawiona na krzywych jest dwukrotnie większa od występującej w każdej połówce uzwojenia, a różnica napięć na krzywych jest taka, jaka występuje na jednej połowie uzwojenia, dowolnej połowie. W związku z tym efektywna impedancja rozważana na kompozytowej linii obciążenia wynosi jedną czwartą impedancji pozornej od anody do anody. I na tym dzisiaj skończymy. Omówiliśmy sobie projektowanie triodowego stopnia mocy i jeszcze zahaczymy o klasy pracy stopnia mocy, a później przejdziemy do pentot. Pracy przeciwstawnej, no i oczywiście zahaczymy o sterownik tego stopnia mocy. Na koniec filmu chciałbym przypomnieć, że jest to tłumaczenie oryginalnego tekstu pana Normana Krocharsta, i w tej serii pojawiły się już trzy odcinki. Jeżeli ich nie znasz, zapraszam do obejrzenia. Do następnego razu.